Cześć, witam X Gro z tej strony, witam na kanale i zacznę dzisiaj od tego. Pokazujesz komuś zwrot 10x z inwestycji. 10x to jest 1000%. Pokazujesz mu to na przykładzie z 4 dolarów do 40 dolarów. I słyszysz odpowiedź: no dobra, ale co ty, za 40 dolarów to się nie da przeżyć. Jak się odnieść do tego? Ręce opadają. W ogóle nie chce się nawet już człowiekowi dalej wchodzić w konwersację, tylko lepiej spuścić głowę i powiedzieć: o, okej, masz rację. I odwrócić się i dać sobie spokój. Wrócę do tego tematu za chwilę, ponieważ to jest ciekawy temat, o którym zresztą chyba już mówiłem. Mówiłem to na przykładzie tego, jak przy stole rodzinnym śmialiśmy się z tego, że ktoś tam zarobił na Bitcoinie, nie wiem, 1000 złotych czy coś takiego. Kiedy Bitcoin poszedł w górę 10 razy, a on zarobił 1000 złotych i wszyscy: 1000 złotych, gdzie 1000 złotych? I znowu ta sama matematyka. Ale zanim jeszcze wrócę do tego tematu, to chciałem jedno słowo, to będzie jedno długie słowo, o tradingu i o tym, co się właśnie wydarzyło. Czekajcie, to jest chyba nie to, pulse to może być to, to jest ten film. Ten film, kiedy pokazałem tutaj pozycję pod kreską, jak kiepsko tutaj wszedłem w pozycję, zupełnie bezmyślnie. Mnóstwo normalnych komentarzy, a trafiają się też perełki typu, że aha, miało nie być stratnych pozycji, jak zwykle ściema, albo że tutaj coś przestawiam i manipuluję, albo żeby pokazać, że coś tam wyjdę z tego, albo coś w tym stylu. W ogóle nawet do takich komentarzy się nie będę odnosił. Jeżeli ktoś tak komentuje, to totalnie znaczy, że nie rozumie absolutnie nic, co się dzieje u mnie na kanale i co ja robię, ale odniosę się do kilku komentarzy, które właściwie mają sens i które właściwie zasługują na odpowiedź. A więc Dziki pyta się tutaj, uważają mnie za, że to hazard, śmieszne obrazki. Mam nadzieję, że ignorancja przerodzi się w zawiść i szok. Podziw i zainteresowanie. Mam nadzieję, że tak naprawdę to ignorancja przerodzi się w podziw i zainteresowanie, tylko że najgorsze to jest to, że przeradza się w podziw i zainteresowanie w momencie najgorszym, kiedy mogłoby się to zdarzyć, a więc przy hossie, kiedy wszystko mamy na szczytach. Wtedy przeradza się w podziw i zainteresowanie, wtedy się ludzie zaczynają tym zainteresować i łapią się w pułapkę wchodzenia na szczycie, więc to jest jeden z problemów. Drugi, Łukasz tutaj napisał ciekawy komentarz. Łukasz napisał, że ma pytanie spoza tematów odcinkowych. I to jest ciekawy temat. Temat, który poruszaliśmy już kilka razy na kanale. W ogóle sporo osób go porusza. A więc coraz częściej myślę, jak to dobrze zrobić. Jak zabezpieczyć swoje krypto na wypadek własnej śmierci. Nie wiem, czy żona umie się poruszać w świecie krypto i ma dostęp do wszystkich. Aha, nie wiem, czy żona umie poruszać się w świecie i ma dostęp do wszystkich twoich portfeli czy kont. Pyta się, czy moja żona ma dostęp. Tutaj mógłbym podejrzewać, że Łukasz zna moją żonę i coś tutaj kombinują. Czy masz kogoś zaufanego, co by się tym zajął? Ciekaw jestem twojego podejścia. Oczywiście z tą żoną to żart. Ja uważam, że każdy ma kogoś najbliższego, jakiegoś bliskiego człowieka w rodzinie. Jeżeli jest to żona, to jest to bardzo dobrze. Jeżeli nie ma się żony, na pewno ma się, nie wiem, brata, siostrę, kogoś bliskiego. I ta bliska osoba wystarczy, żeby wiedziała, gdzie ma znaleźć twoje klucze prywatne po twoim checkoucie.
z tej planety. Więc to jest podstawa, moim zdaniem. Bo tak zabierać ze sobą wszystko na drugą stronę, to troszkę słabo. Wątpię, żeby tam do bramy niebios Piotr przyjmował krypto. Tak to wygląda przynajmniej. Jeszcze jedno pytanko tutaj było. Widzę, sułtan nie oszczędza nikogo. Pa, panie, mam gdzieś sułtanów. Ja tutaj swoją gierkę rozgrywam. I kryptospekulacje. Słapować. Chyba tyle z tych komentarzy. A więc tak to wygląda. Teraz, wracając do tego, co się właśnie wydarzyło na krypto, to chciałem wam pokazać jedną rzecz. Otóż to, że pokazywałem tutaj kilka filmów temu, jak słabo tutaj to wejście moje wyglądało, to jest numer jeden, ale chciałem wam pokazać właściwie powrót do tych podstaw. I teraz jesteśmy na godzinówce. Tutaj ktoś mi mówił, że ja manipuluję tu wykresem, żeby znaleźć sobie swój odpowiedni punkt wejścia. Nie manipuluję wykresem, dla tych, co nie rozumieją, tylko po prostu przychodzę z godziny na 4 godziny na jeden dzień i po prostu zależnie od, już tłumaczyłem to kilka razy, zależnie od tych trzech moich ram czasowych, wybieram sobie, w jaki sposób, czy one potwierdzają mój trend, czy pokrywają się i co mi sygnalizują krótkoterminowo, średnioterminowo i długoterminowo. Długoterminowo to jest jeden dzień, krótkoterminowo to jest godzina. I teraz, jeżeli jesteśmy na godzinówce, to możemy tutaj zobaczyć, że pięknie tutaj był, piękny sygnał tutaj był właściwie wejścia. Ja nie traduję shortów, więc to jest dla mnie nie ma znaczenia, taki sygnał w dół. Nie traduję shortów. Dlaczego nie traduję shortów? Ponieważ uważam, że jesteśmy na dole i przygotowujemy się do hossy, lub może gdzieś czujemy już początki hossy, nie wiem, ale jesteśmy na dole i dlatego nie traduję shortów. Zmienię moje myślenie w momencie, kiedy będziemy na all-time highs, czyli na najwyższych szczytach. Wtedy spróbuję zmienić myślenie i zacząć szukać shortów. W tej chwili szukam longów, a więc tutaj piękny sygnał wejścia, a więc mamy EMA Cross, czyli mój tik-tak był tutaj tik, tutaj tak. No i można tutaj śmiało sobie zobaczyć, że w tym momencie, nawet gdybyśmy uciekła nam ta świeczka i weszli sobie troszeczkę później, to do dzisiaj mamy tutaj 3,5% na wykresie razy minimalna lub inaczej maksymalna moja dźwignia 5, bo nawet do dziesiątki nie wchodzę, tylko piątkę zwykle obstawiam, czyli 3 razy 5, 15%, 10% to jest mój minimalny oczekiwany zysk to by był mój klasyczny trade. O, w tym momencie stop loss byłby gdzieś w tym miejscu 28 200 i to by był mój idealny trade, który powinien się wydarzyć, ale się nie wydarzył. Totalnie zmaściłem tutaj wejście i teraz musiałem przeczekać ten moment i wróciliśmy do punktu wyjścia. Potwierdzam to sobie, a więc patrzę, co dzieje się na 4-godzinówce. Tutaj mam w porządku sygnał, więc nie przejmuję się i potwierdzam sobie to, co dzieje się na jednodniówce i tutaj też patrzę, że wygląda to coraz lepiej, więc zostawiam tę pozycję. Najgorszą rzeczą, co można zrobić w tym momencie, czyli po takim nieudanym wejściu w pozycję, to jest w momencie, kiedy cena dotyka tej naszej ceny wejścia, po prostu zamknąć pozycję, być na zero. Po prostu nie wytrzymać ciśnienia, że było się pod kreską i czuło się tę stratę i ten strach i po prostu pyk i wychodzimy. To już omawialiśmy to kilka razy i omawiam to zawsze, tego nie lubię robić. Więc tutaj spokojnie zaczekam na rozegranie się tej sytuacji i kontynuujemy passę zero stratnych trade'ów w 2023.
nawet jeżeli byliśmy pod kreską. Dla wszystkich tych, co widziałem, że komentowali, że widzieli, że źle wchodzę i nie weszli ze mną, no to totalne gratulacje. Tutaj właściwie, tutaj jest ten moment i pewnie wiele osób, co trzyma się zasad, na pewno sobie tutaj świetnie dało rady. Co do Bybita, to ja zostaję na Bybicie jednak. Zostaję na tym Bybicie, ale też będę na Femexie, a więc otworzyłem tutaj konto na Femexie, jestem tutaj na Femexie i tutaj patrzę na ciekawostki, które tutaj mają, które mogą być. I na przykład tutaj jest ten copy trading na Femexie, całkiem ciekawe. Mam zamiar to obczaić. Nie wiem, czy copy trading jest to dobra opcja z tego powodu, że w razie W, gdybym zrobił taki błąd i ktoś by wraz ze mną wszedł w tą pozycję, to nie wiem, czy wytrzymałby ze mną to ciśnienie i powiedzmy to ciśnienie, lub też czy by miałby środki, aby dołożyć do pozycji, albo czy rozumiałby, co się w ogóle dzieje i nie wyskoczyłby z pozycji ze stratą, zamiast zaczekać ze mną, lub zamiast rozegrać to w inny sposób, lub też co gorsze, gdy ja tracę, lub gdy ja straciłbym tą 1/10 Bitcoina, czy ile tu tam jest w pozycji, to po mnie to spłynie, jakbym w ogóle tego nie czuł, a dla kogoś to może być bolesne. Więc ten copy trading, nie jestem stuprocentowo pewny tego, czy powinienem udostępnić taki copy trading. Wolałbym, aby wszyscy rozumieli zasady mojego wchodzenia i wychodzenia w pozycję i poruszania się tutaj, niż ślepe po prostu podążanie za kimś bez zrozumienia, dlaczego ten ktoś podjął taką, a nie inną decyzję, albo nawet jeżeli podjął złą decyzję, w jaki sposób to teraz rozgrywa i czy może sobie ktoś pozwolić na stratę taką samą, czy nie. Tego nie wiem. Ktoś tutaj świetnie zauważył, że mój EMA Cross zmieniłem na 5,25, ale to nie dlatego, że to jest jakaś szczególna różnica, to jest taki troszeczkę wcześniejszy sygnał, więc mój EMA Cross 10,30 zmieniłem na 5,25, jakby ktoś tutaj nie zauważył, no to daje taką informację. I ten tak, czyli ten sygnał drugi, bo tick to jest sygnał na MACD, a tak to jest sygnał na EMA Crossie, ten tak jest ciut prędzej, jest przesunięty ciut prędzej. Szczególnie, że bardzo często zauważałem, że wchodziłem, czyli tak, był tick na MACD i zanim był tak, to ja już tutaj szukałem punktu wejścia. W tej chwili przesunąłem sobie to przecięcie na 5,25 troszeczkę prędzej i mam troszkę prędzej ten sygnał, więc wizualnie widzę go prędzej. Mi to po prostu pomaga. Jeżeli ktoś w inny sposób to rozgrywa lub też nie potrzebuje takiego sygnału, to może sobie tutaj ustawić i pobawić się z tą linią jak chce, tak aby to mu pasowało, aby do niego to było dopasowane, do jego stylu i do jego mentalu tradingu, więc tak to widzę. A więc Bybit zostaje, także jeżeli ktoś chce podążać za mną na Bybicie, ciągle będzie mógł ze mną tutaj na Bybicie tradować. Widzę, że sporo osób powiedziało, że palicho, i tak mam zweryfikowane tutaj konto. Niektórzy powiedzieli, że w końcu nie jest wielki cud, można to zweryfikować. Wchodzenie i wychodzenie tutaj, i tak nieużywanie nawet wchodzenia i wychodzenia z fiatów, to nie ma najmniejszego znaczenia, czy się weryfikuje. Ktoś tam podał dobry przykład, że zamiast weryfikować się dowodem osobistym, tak jak ja powiedziałem, że lepiej zweryfikować się na przykład prawem jazdy albo w ten sposób, żeby ten PESEL tam nie świecił gdzieś po internecie. Więc to jest dobra rada, tak to powiem. A jeżeli ktoś ma zamiar pozostać bez weryfikacji, to zapraszam również na Femex.
nowe konto. Ktoś tutaj mi świetny komentarz wrzucił. O, Paweł, ja jeszcze rok temu korzystałem z Crypto.com kartę Visa, bo ja wczoraj o tych kartach mówiłem i mówił, że bez problemu, jednak nigdy nie zasilałem płacić. Aha, zawsze euro, korzystny kurs, zwykłe zakupy. Jakaś karta to dobry pomysł, aby zdywersyfikować dostęp do swoich środków. No właściwie to jest dywersyfikacja dostępu do swoich środków, jakby nie było, więc całkiem nieźle. Nie wiem, może tą kartę, może tam jakiś, nie wiem, czy Revolut, czy coś można z tym połączyć. Więc tak to. Na Femex zostawiłeś EMEI, nie IMEI. Wiem. Nie znalazłem tam IMEI, więc ustawiłem EMEI. To jest nieduża różnica. No i a żeby nie było, że nie odpowiadam, tutaj zwykle ktoś, kto jest ze mną dłużej, tu ma Piotr, Fabio 3 lata, tutaj ktoś jest ze mną, ile już jest, 4 lata. Tutaj właśnie zostaję na Bybit, lecimy, bla bla bla. Więc ale ktoś, kto się pojawia u mnie na kanale najwyraźniej, od razu tutaj zawsze podejrzewałem, że jesteś wynajęty przez Bybit. Jestem wynajęty przez Bybit. Jakbym był wynajęty przez Bybit, a właściwie jeżeli się zweryfikuje na Bybicie, a zweryfikuje się, to wtedy naprawdę napiszę do Bybitu, żeby mi płacili za te moje tutaj używanie ich giełdy na YouTubie. Bo w końcu dlaczego nie? Niech tutaj płacą mi za to, że używam. No nie jestem wynajęty przez Bybit w tym momencie. Ale jak się zweryfikuje, to powiem im, że należy mi się tutaj zapłata. Jeszcze najlepiej niech mi do tyłu zapłacą z 3-4 lata. To by było całkiem nieźle. No, także kolega podejrzewa, że jestem wynajęty przez Bybit. Mówisz mądre rzeczy, a jednak między wierszami szilujesz Bybita. Jakby ktoś nie wiedział, to rejestrując się z mojego linku tutaj na Bybicie, czy też na Femexie, nie rejestrując się z mojego linku, gdy płacicie prowizję za wasze kupno-sprzedaż, tutaj handel na giełdzie, gdy płacicie wasze prowizje, to część tej prowizji Bybit czy też Femex będzie mi odpalał. Wiecie? Jeżeli ktoś tego nie wiedział, no to teraz już wie. Więc teraz możecie sobie wejść tutaj i ja wam pokażę coś. Tutaj na sam dół. I tutaj jest coś takiego jak trading fee. I tutaj są wasze prowizje, które płacicie za handel. A więc jeżeli jesteście non-VIP, czyli nie macie tam wielkich środków, to zwyczajne wasze trady są obwarowane taką prowizją od waszych kwot, jakimi tradujecie, czyli przypuszczalnie 0,01%. I z tej 0,01%, nie wiem, czy to jest 28 czy ileś procent, 28% z 0,01, czyli 1,15 z tej 0,01% chyba trafia do mnie, z tego co wiem. I to nie jest, że wy mi płacicie, tylko Bybit to płaci. Tak? Na tym polega używanie reflinków. Nie wiem, czy wiecie. Ale żeby być tutaj transparentnym, tak to wygląda. Czyli z 0,01%, już nie mówię z 0,06%, jeżeli używacie taker, maker, to już tłumaczyłem, to zależnie jak rozgrywacie, to 1,4 z tego chyba trafia do mnie. I to nie jest, że jakbyście nie użyli reflinka, że płacilibyście mniej. Ciągle płacilibyście 0,01, tylko wtedy całość by zabierał Bybit. W tym momencie wy mówicie, ej, ja rejestrując się z mojego linka, to mówicie krótko mówiąc, ej, macie płacić temu i temu gościowi 1,4 z tych wszystkich prowizji, co ja zapłacę, ponieważ ja tak chcę. Więc na tym to polega, kolego. Na tym polega wynajęcie mnie przez Bybita. Więc to nie jest, że Bybit mnie wynajął, tylko ja sam wynająłem Bybit do tego, żeby Bybit mi płacił. I Femex przy okazji. I chyba mam jeszcze Bittrue pod spodem. Więc dobra.
Tyle na temat tych wszystkich żółtodziobów, co udają tutaj psa ogrodnika. Jeżeli ktoś mnie tak bardzo nie lubi lub ma kogoś innego, kogo chce wspomóc swoją osobą, to używajcie ich reflinków. W ogóle powiem jeszcze jedna rzecz. Kiedyś miałem tam reflinki do portfeli, do innych rzeczy, ale w tym momencie, gdy ktoś te rzeczy chce używać, to zawsze odsyłam tam do innych kanałów, gdzie ktoś ma reflinka do portfela czy do czegoś, bo warto użyć czyjegoś reflinka. Nie dość, że czasami jest jakaś zniżka, czasami jest jakiś bonus, czasami jest coś, a tak poza tym mówimy komuś, że ej, z tego miejsca na ziemi ci ludzie są zainteresowani, więc uważajcie. Nie jest to całkiem. To jest tak jak kiedy rozmawiamy o Zen, kiedy rozmawiamy o heksie, to nasza społeczność polska tutaj ma swój oddźwięk, jest spora, jest duża, jest zauważalna. Nie jesteśmy jakąś mrówką. Jesteśmy takim cichym słoniem w składzie porcelany. Ja nawet ostatnio, kiedy rozmawiałem z Jackiem Levin, właśnie z Zena, to nawet mu mówiłem: ty sobie może nawet myślisz, że polska społeczność to jest tylko i wyłącznie to, co jest na polskiej grupie tutaj telegramowej albo na polskojęzycznych tutaj kanałach. Mylisz się. Polska społeczność. Duża część polskiej społeczności nie tyle, że mieszka za granicą, operuje językiem angielskim czy też innymi językami, więc ty nawet nie wiesz, że masz do czynienia z polską społecznością, bo my jesteśmy rozproszeni, zdecentralizowani po całym świecie. I to jest niesamowite. W tym jest też siła. Dlatego Nie prowadzę na przykład kanału po angielsku, nie mam dodatkowych tych rzeczy, chociaż kiedyś miałem taki zamiar, ale odpuściłem to całkowicie. Dla mnie ważne jest, żeby polska społeczność zyskiwała, nawet ta, szczególnie ta polskojęzyczna, która akurat nie łapie wszystkiego, co jest po angielsku. I dlatego kanał po polsku, informacje po polsku, żeby takie właśnie projekty jak Zen, jak Heks, nie omijały polskiej społeczności. I teraz wracając do Zena i do Heksa, powiem wam coś właśnie, jeżeli o tym mówiłem. Zen, ostatnio właściwie to, co na samym początku mówiłem, mówi ktoś do mnie, że 3 dolary czy tam 4 kosztowało go odpalenie tego portfela i teraz jak dostanie te Zeny i sprzeda w okolicach, bodajże było chyba 6 czy 7, okej, okay, jest 6. Tych 5,06 czy 5,07 to będzie miał 40 dolarów z tego, czy coś w tym stylu. A ja mówię, że to jest zwrot 1000%. A on mówi, no tak, 1000%, ale z 40 dolarów nie przeżyje. I chciałbym zrozumieć, lub inaczej, chciałbym, aby każdy zastanowił się i zrozumiał, że jeżeli zainwestowałeś 3 dolary czy 4, i myślisz, że to wystarczy, żebyś ty został, nie wiem, wielorybem świata krypto po zainwestowaniu 3-4 dolarów, no to jest mały problem. Posłuchaj, jeżeli 3 dolary daje ci 30 dolarów zwrotu, 4 dolary 40, to 40 dolarów da ci 400, a 400 da ci 4000. I na tym to polega. Więc gdy w ten sposób będziemy myśleć, to wtedy zauważymy, że 10x to jest naprawdę spory zwrot z inwestycji. Kiedy wkłada się na rok czasu do banku pieniądze na 4%, to jest super duper. Ale kiedy wręcz w dużym procencie mamy szansę zarobić 10x, czyli 1000%, to chyba jest się w stanie przekalkulować to ryzyko i podjąć decyzję, ile mogę zaryzykować z potencjalną, bardzo dużą szansą zarobienia 1000%. Więc teraz Zen, czy Hex, czy cokolwiek innego tutaj, o czymkolwiek innym rozmawiamy, warto to przemyśleć i w ten sposób podchodzić do inwestycji, bo jeden.
Jeden raz 4 dolary nie zmieni życia. Ale 40 to już jest 400, a 400 to już jest 4000. A to już jest mały start. To już jest mały start, który może za darmo te 4000 może wrzucone w coś następnego dać nam 40 tysięcy. Więc jeżeli ktoś zaczyna w świecie krypto i jest, że tak powiem, początkujący, to powinien poważnie podejść do tego tematu, czyli do tematu pomnażania z odpowiednią dźwignią, ale też z odpowiednią kwotą. Kiedyś ktoś się pyta, ile tam zainwestować w krypto i tak dalej, to dla mnie jest odpowiedź bardzo prosta. Można zainwestować tyle, że jeżeli się to straci, żeby przeżyć to bez większego bólu ani też dramy, ale jeżeli się trafi i zyska, to żeby zyskać tyle, żeby to zrobiło cokolwiek różnicę w życiu, a nie żeby po prostu nie zrobiło niczego. O, okej, okay, 40 dolarów, super. No. No i co teraz? I tak to wygląda. Okej, okay, mam nadzieję, że dzisiaj byłem wystarczająco tutaj inverse, ok. Wystarczająco transparentny i bez ściemy mówiłem o co chodzi. Nawet jeżeli chodzi o Bybit, weryfikację, o Femex, o prowizję, o reflinki, o cokolwiek. Ktokolwiek ma jakiekolwiek. Jak to się mówi? Wąty. Chciałem użyć innego słowa, ale brakło mi słów. W ogóle zauważam, że często brakuje mi słownictwa, a takie wtrącanie angielszczyzny to jest tak brzydko wygląda. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. Trzymajcie się i co? I, aha, jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Sorki. Gdzieś tutaj chciałem powiedzieć, że heksymalista na czwartek planuje. Gdzie tutaj jest? O, okej, okay, jest tutaj. Heksymalista na czwartek planuje zrobić otwarty mikrofon na open mic, ale gdzie? Na Twitterze chyba. Myślę zrobić open mic na luźno, heks. Chyba na Twitterze. Czyli na Twitterze o 17 heksymalista planuje zrobić czwartek open mic. Więc jeżeli ktoś będzie miał czas, czwartek na Twitterze, wpadajcie. Pogadamy. Oczywiście tutaj ktoś napisał, żebym dołączył. Ja oczywiście chętnie dołączę. Może nawet heksymalista mi udzieli mikrofonu, głosu, także będę mógł coś powiedzieć. Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.